Jak tam piknik, zapytacie? Świetnie. Przepraszam, kto ten Bajcent? A koło w powozie Bajcent? A Bajcent jest w tę stronę. Idę tam, także zapraszam. Jeśli szuka pani jakiegoś noclegu, nie wiem, to mamy taką karczmę. Nie jest jakaś wybitna, ale tak, jest. Tak, wydawca mnie zabije. Wracając do pikniku, właśnie musiałam odejść od piknikujących, ponieważ Koldon stwierdził, że niczego nie upiekłam, ponieważ nie chciałam zaprzątać sobie głowy innymi. A to był tylko jeden z wielu przytyków skierowanych w moją stronę. Oczywiście nie odezwał się do mnie bezpośrednio, nie, to byłoby poniżej jego godności. Zamiast tego zręcznie dokuczał mi w trakcie ogólnej konwersacji, kiedy akurat nie był zajęty chwaleniem pasztecików Mary. Dobrze chociaż, że pan Ashton był dla mnie względnie miły, bo inaczej zniosłabym to wszystko o wiele gorzej. Nie będę rozmawiać z Koldonem. Mogłabym ulec perswazjom Rose. Mogłabym ulec perswazjom Rose i wygarnąć mu to wszystko, ale tak. Nie zniżę się do jego poziomu. Może po prostu nigdy więcej się do niego nie odezwę i nie będzie miał powodu, żeby tak się zachowywać. Przy okazji, żałujcie, że nie było was na pikniku, ale to, co założyła na głowę Anne Elliot, to jest jakieś straszne nieporozumienie. Tak? Nie wiem, dlaczego ktoś... Pan, no... Jak ona się właściwie nazywała?